Miejmy nadzieję, że tu już zobaczymy w końcu, jak drużyny dzisiaj rozegrają swój pierwszy mecz. Nie wiem, czy pan z produkcji jakby mi mógł powiedzieć, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie. Bo nie mam pojęcia, bo widzę, że już na Twitchu jak najbardziej widzimy ten drafter. Także mam wrażenie, że to już jest ta chwila. No to jeszcze tak szybko ostatnie pytanko. Jeśli mielibyście wymienić z każdej drużyny, tutaj Szymon będzie miał trochę ułatwioną sytuację, mam wrażenie, bo jednak mimo wszystko z mindsetem jest bardzo blisko. Z każdej drużyny po jednym zawodniku, który wyróżnia się na tle z innych i myślicie, że będzie raczej tą osobą, która gdzieś tam będzie tą carry i tak dalej. Dla przypomnienia, Determination, Mazi, Hosin, Luler i Mine Maciek, a po drugiej stronie Arals, Mikfil, Podote, Maxi Warrior i Insek. Już zacznę. No jeśli chodzi o moją drużynę, to na pewno przez cały sezon można było mówić o Mazim, że jednak tutaj wszystkie resursy były jednak wokół niego układane. Jednak jest tą wyróżniającą się postacią w mindsetie, no ale teraz mamy nowy botlane i tutaj no może Luler może zaskoczyć, więc stawiałbym tych dwóch chłopaków. A jeśli chodzi o Glitchstorm, to w zasadzie mogę powiedzieć to samo, że jungler chyba i AD Carry to są dwie najbardziej wyróżniające się osoby moim zdaniem. Ty Dominik, jeśli chodzi o tak z perspektywy gracza już bardziej. W zasadzie to samo, pomijając fakt, że Max Warrior jest abuserem Ashki pod kometkę, ale to już odłóżmy to na bok. Rozumiem. Dobra, widzę, że już pierwsze bany poleciały. No niestety, tak jak umawialiśmy się chłopaki, tutaj chyba będziemy musieli na Twitchu, bo że tak powiem z stacją moją nie mam za bardzo dużego kontaktu, więc trzeba będziemy musieli się przedstawić na Twitcha, jeśli chodzi o draft. No i proszę bardzo, mamy tego Panteona, który był wspominany na samym początku, czyli mimo wszystko jednak tutaj ten Spartanin nie jest zbytnio mile widziany w draftach, jeśli chodzi o pikowanie, raczej będziemy go widować na banach. No i jeśli chodzi o mindset, dochodzi do tego jeszcze Akali Ash, a z drugiej strony Glitchstorm obawia się i chce wyeliminować Galio razem ze Swainem i do tego dokładamy jeszcze Ornę. Jak myślicie, jeśli chodzi o tą fazę pierwszą banów, oprócz tego Panteona, czy coś was zaskoczyło, czy myślicie, że jest jeszcze gdzieś tam bardziej to komforty to są, czy raczej to już jest właśnie kwestia mety? Trochę ten Swainik mnie zaskakuje szczerze, ale to chyba dlatego, że oni flexują tego Swaina bodajże, tylko nie jestem pewien. Tutaj ze Swainem akurat jest ban, dlatego że tutaj może właśnie na parę roli przejść, to na pewno jest powodowany ten ban tym. W zasadzie ten Galio jest, nie wiem dlaczego, zbanowany. No to już chyba kwestia planu na draft Glitchstormu. A po stronie mindset w zasadzie, no tak jak o tej Ashce właśnie mówiliśmy, no Max Warrior cały czas w zasadzie gra Ashką, Panteon bardzo silna postać w tym patchu, więc panowany, no i Akali w sumie również. No i tutaj jak najbardziej zgadzam się w 100%. No i już są pierwsze piki. Po jednej stronie pojawia nam się Jhin, także Luler dzisiaj na Jhinie. Także bardzo ciekawie. Mam wrażenie, że jeśli wymieniliśmy tutaj zawodnika tego jako osobę, która będzie raczej carry, no to Jhin myślę, że postać bardzo ciekawa i jak najbardziej tutaj się spisze. No a dla Glitchstormu Graves na dżungli i Max Warrior na Kaisie. Szczerze nie jestem fanem tak wczesnego Gravesa, tak tupione. Co się, wiem, że wiele drużyn lubi pikować tego Gravesa wcześniej, ale jakby mindset nie wejdzie po prostu w talii. Czyli myślisz, że tutaj będzie odpowiedź w talii, a Szymon? No już właśnie chyba widzimy odpowiedź, bo jest też pokazana. To druga kontra w hierarchii po talii, tak naprawdę w Gravesa. Wiem, bo sam lubię wybierać. No i myślę, że jeszcze Hekari mógłby się ewentualnie pojawić w Gravesa, ale widzę tutaj Serafin i Kred wybrane dla mindsetu. Też Serafin jako flex może dalej iść, może iść na supporta, może iść na mida, tak. Także ciekawy wybór.
Mam wrażenie, że nawet Serafin ostatnio bardziej widoczna gdzieś na tym botlane, na tym supporcie, niż na midzie, mimo tego, że Riot nawet bardzo mocno uporczywie chciał wepchać tą Serafin na tego mida, żeby jednak mimo wszystko tam się znajdowała. No i odpowiedział w Serafin, jeśli byśmy przyjęli, że będzie ona na midzie, pojawia nam się Zoe, którą mam wrażenie, że mało widzieliśmy w Ugaming. I to pytanie, czy to jest kwestia tego, że mało graczy jest w Ugaming, którzy są w stanie operować fajnie Zoe, czy to jest raczej kwestia tego, że po prostu nie ona nie wpasowywała się w drafty, jak myślicie? Tutaj może Szymon. Tu raczej kwestia właśnie Zoe playerów, bo tutaj nie każdy właśnie sobie może sobie poradzić, ale HDOT raczej jest może niekoniecznie na oficjalnych spotkaniach, a jednak tą Zoe sobie lubi dużo pograć, więc pewnie stąd ten wybór. Nie boją się zaryzykować, ma tą postać ograną, więc dlatego pewnie Zoe jest zidentyfikowana. No i chyba mamy teraz zaskoczenie, bo Glitchstorm na tyle bało się Orna, że chce go zbanować po raz drugi raz. No ja osobiście powiem tak, no Orn jest naprawdę przepotężny, więc ja też bym się go bał i bym go zbanował nawet dwa razy, jakby nie daj Boże Mindset jeszcze coś chciało go gdzieś przepchać. No ale, o proszę bardzo, czyli jednak tam wcześniej byłby Viktor. Czyli tutaj też mam wrażenie, że to jest taka postać, którą jak najbardziej tutaj w banach widzę na plus, bo od momentu, kiedy pojawiły się te zmiany na Wiktorze, kiedy już ten item, ale mi kamera poleciała, kiedy ten Wiktor już nie bawi się, że tak powiem, w kupowanie tych przedmiotów, a właśnie w stakowanie, no to też stał się bardzo potężną postacią. Nie wiem, czy macie też takie zdanie, na przykład Dominik, jak patrzysz jako zawodnik wobec tego Wiktora? W sensie, jeżeli enemy ma setup przygotowany pod Wiktora, na przykład taką Rek'Sai, to wydaje mi się, że Wiktora łatwo spaniszować, ale ogólnie sama postać w sobie jest naprawdę, no śmiem stwierdzić nawet, że jest OP, ale to zależy od, wiadomo, od opinii. No i pojawiają nam się druga faza banów już dokończona. Właściwie to już mamy nawet zaraz do Planera z Glitchstorm, ale to może za sekundkę, bo pojawiają nam się bany Jaxa i Camille, czyli tutaj uderzenie w Aralsa raczej. No a z drugiej strony jest ten Orn razem z Malphite. To są bany takie... nie wiem, mam wrażenie, że patrząc na te bany, to są one są takie stricte pod zawodników troszeczkę. Czy to nie jest troszeczkę tak, czy to jest tylko takie moje wyobrażenie? Jak myślicie, Szymon? Myślę, że oni mieli plan tutaj na Glitchstorm na wzięcie Aatroxa i po prostu mam wrażenie, że będzie miał bardzo komfortową linię, gdy nie będzie musiał grać i na Malphite'a, i na Orna. Mm-hmm. Oni od początku myślę, że byli zdecydowani na to, że ten Aatrox się pojawi. No i w odpowiedzi do Aatroxa pojawia nam się Poppy. No i tutaj mam wrażenie, że tutaj Poppy jak najbardziej pasuje do tej kompozycji. Druga sprawa, że Poppy ostatnimi czasem jest budowana całkowicie pod tanka, a mimo to ma naprawdę ogrom obrażeń, a dodatkowo jeszcze dochodzi jej shield, który no niestety jest uporczywy, jeśli chodzi o niektóre zagrania wobec niej. No i jak myślisz, Dominik, ta linia Arals, Determination, Poppy, Aatrox? Wydaje mi się, że to Poppy nie jest konkretnie pod Aatroxa. Wydaje mi się, że ona jest po prostu, żeby skontrolować enemy team. Jakby jeżeli Poppy stoi na froncie Kai'Sa, nie może wejść, Graves automatu też ma wyłączonego Tasha, no plus ten Aatrox nie może zdaszować skill, więc myślę, że to jest Poppy bardziej pod względem teamfightowym niż na lane'ie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli myślę, że tutaj jeśli chodzi o kompozycję mindsetu, no Poppy będzie bardzo mocno kluczowa, jeśli chodzi właśnie o ten front lane. Ogólnie wydaje mi się, że kompozycja mindsetu jest bardzo dobra, w sensie mają Vua Lystara do Erki Kindred, mają Poppy do Erki Kindred, to też Erkę Poppy i też do tego dochodzi Serafin i Jean z multum obrażeń i kurtyną. Naprawdę myślę, że zrobili dobrą kompozycję. No a z drugiej strony Glitchstorm w kompozycji na topie Aatrox, jeśli chodzi o dżunglę Graves, na midzie pojawi nam się Zoe, a botlane będzie Kai'Sa, Nautilius. Nautiliusa też już jakiś czas mam wrażenie, że nie było, też mimo wszystko grywalny, ale gdzieś w Ugaming gdzieś go brakowało. No i Szymon, jako CEO mindsetu, jak myślisz, czy zawodnicy odrobili lekcje, czy to będą zawodnicy, którzy będą groźni dla was? Myślę, że tak, jednak to nie jest drużyna, którą można lekceważyć. Na pewno tutaj liczę na wyrównane spotkanie, że tu obydwie drużyny się postawią i zobaczymy całkiem niezły mecz. No,
wszystko tak naprawdę oczywiście zweryfikuje nam Summoner's Rift, ale w aktualnym momencie naprawdę jeden jak i drugi draft bardzo solidne. No i teraz pytanie tylko, jak zostanie to wszystko tak naprawdę zweryfikowane. Dominik, jak myślisz, jeśli chodzi o mindset, mówiłeś o tym, że tutaj jak najbardziej popi na gdzieś na tym frontlane'ie, reszta drużyny tutaj będzie miała pole do popisu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, a jeśli chodzi o Glitchstorm, jak myślisz, jaki tam może być ten plan na grę? W zasadzie, znaczy myślę, że oni bardziej poszli pod komforty, chłopaki chyba chcą po prostu sprawdzić siebie. Jakby oni, mi się wydaje, że oni nie lepili kompozycji typowo pod dany plan, tylko brali po prostu komforty. Dobrze wiemy, że Zoe rzekomo jest tym komfortem Hadotę, z tego co słyszałem też Aral z gra tym Atroxem niemało, więc myślę, że bardziej pod komforty tutaj szli chłopaki. No to czyli jednak mimo wszystko, jeśli celowalibyśmy w to, że są to stricte komforty, no to zobaczymy, jak naprawdę te komforty będą się spisywać już w grze, bo jeśli mówimy o czymś takim, że to są komforty, no to wtedy takie piki muszą wybrzmieć. No nie ma innej opcji, no jeśli mamy swoje gdzieś tam te postacie, które lubimy, chcemy, żeby nimi grać, no to później musimy je weryfikować na Summoner's Rift, żeby one wybrzmiały. No to dobra, jeszcze raz taka ocenka, jeszcze przed tym jak przeskoczymy do naszych komentatorów, o taka ostateczna jeszcze ocenka, ten mecz, niecałe BO5, jak myślicie, jakbyście mieli stawiać? No tutaj Szyman, dziękuję za opinię, tak, wiemy, że mindset. Dobra, to teraz Dominik. Myślę, że też mindset, w sensie ich draft mi się o wiele bardziej podoba. Czyli w predykcjach mamy tutaj wyrównanie, 1-0 dla mindsetu. Zobaczymy, jak to wszystko, że tak powiem, zostanie zweryfikowane. No a my teraz chyba zaprosimy was na chwilową przerwę i za sekundę przenosimy się do naszych komentatorów, gdzie dzisiaj dla państwa będą komentować Mystic oraz Ika.
Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie na meczu otwarcia playoffów sezonu drugiego UGaming. Mecz pomiędzy Mindset GG a Glitchstormem skomentują dla was Dawid Misty-Kleśniewski oraz Igor Ikerłypian. Witamy i typowe dla pierwszych map jest wybór przez Hosina Serafiny. Nietypowy pik na środkową aleję, rzadko widywany. Chociaż słyszałem, że naprawdę świetnie skaluje, ale to typowe właśnie dla pierwszych map. Takie nietypowe piki potrafiące zaskoczyć rywali. Tak, tutaj myślę, że pierwsza mapa, Igor, będzie raczej pod wyczucie przeciwnika. Aż 5 map do tej pory, wszystkie mecze w UGaming widzieliśmy, BO1 do tej pory, także raczej na spokojnie chłopaki nie chcą oddać pierwszego spotkania w ręce przeciwnika, żeby stracić ten jakże cenny punkt w tej BO5. No i na razie, jak widzimy, bardzo spokojnie ustawione obydwa zespoły, choć jestem ciekaw, czy nie będzie engage'u i jednak jest, mamy invade. No, jest late invade, wejście na tego red buffa, czerwone wzmocnienie pod zagrożeniem i Glistorm wcale nie chce odpuszczać, wchodzą do końca, zauważony, wypchnięty już ze swojego lasu Mazi i podebrany będzie ten red buff, faktycznie. Tak, opłaciło się tutaj wyczekać, nie mogli odpowiedzieć niestety na to, bo Serafin już pojawiła się na środkowej alei, przez co Zoe straci trochę creepków. W tym momencie priorytet bardzo duży po stronie Hosina, no i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Kindred musiała udać się na swojego blue buffa, także przeciwnicy doskonale wiedzą, gdzie na mapie w tym momencie znajduje się Mazi. No i bardzo fajne, bardzo agresywne wejście i odważne przede wszystkim na tej pierwszej mapie. No to jest taka charakterystyka tych pierwszych map. Tutaj faktycznie drużyny mogą się pokusić o coś bardziej szalonego i to widzimy, ale widzimy też, że spotkają się prawdopodobnie junglerzy na czerwonym wzmocnieniu, czerwonej drużyny, bo już będzie tam Mazi, jak i Mikwil mogą się teraz spotkać, ale pamiętajmy, że to czerwona drużyna będzie miała bliżej do tego kampa, więc Kindred może być w sporych tarapatach. Tak, już tam widzę, że pingowany został Mazi przez Mikwila, był Bardzik przy wejściu do dżungli, no i niestety Mazi musi odkleszować najprawdopodobniej upanie, bo pojawia się również Zoe. Czy wystarczy obrażeń? Tak, wystarczy. 1-0 w tym momencie. Hadotę, bardzo przytomne zagranie ze strony Glitchstormu. Bez większych problemów, świetnie postawiony ten ward, wyczekany, no i Mazi wyłapany, trochę zmuszony do błędu. Zgridował na tego red buffa, nie spodziewał się, że Mikwil wie, co robi rywal, ale perfekcyjnie ten plan na grę przygotowali Glitchstorm. Zobaczymy, czy dalej pójdzie im równie dobrze. Tak, przede wszystkim tutaj warto wspomnieć, trzecia minuta, 1-0, Zoe. No za dużo, żeby mówić o jakiejkolwiek przewadze, ale faktycznie, zgodzę się, bardzo dobre przygotowanie taktyczne. Mają pomysł od pierwszych minut, póki co wykonany ten plan w 100%. 1-0, Zoe. No i zobaczymy, jak nam pokaże się Hadotę w najbliższych minutach, bo wydaje mi się, że będziemy od niego wymagali naprawdę wiele w tym meczu. Zdecydowanie też pamiętajmy o tym, że mimo wszystko Hadotę na swojej Zoe gra na Hosina, na Serafince. Serafin nie należy do mobilnych ani wytrzymałych postaci, więc to jest naprawdę ciekawa sytuacja dla Zoe, bo jeśli ona wyjdzie troszeczkę chociaż ahead, to będzie w stanie one-shotować Serafin raz za razem, a to na pewno nie będzie przyjemne. Tak, tutaj Hosin oczywiście ma bardzo duże zasięgi na Serafin, także musimy jeszcze wziąć to pod uwagę. Myślę, że będzie miało to bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądała linia. No jeśli się nie mylę, w tym momencie Zoe jest z blue buffem, bo jeśli się mylę, to Mazi oddał, także to też widzimy w tym momencie odbita całkowicie fala na środkowej alei. No i mamy pierwszy powrót przez Hosina, mamy kupioną łezkę, mamy w tym momencie kupionego Darkseala. No także Darkseal po buffach, bardzo fajny itemek. Zdecydowanie, ale skupiliśmy się tak bardzo na tych leśnikach, skupiliśmy się bardzo dużo na midzie, ale ja bym zauważył, co dzieje się na dolnej alei, bo tam naprawdę dwa świetni zawodnicy. Max Warrior wraz z Insektem po stronie Glitchstormu na Lulera i nowy nabytek Mindsetu, czyli Minę Maćka. I Luler, no to jest naprawdę ciekawy zawodnik, bo jest jednym z lepszych strzelców, z lepszych zawodników ogólnie na scenie semi-pro naszej, więc zdecydowanie musimy na niego mieć patrzone oczy, szeroko otwarte, żeby widzieć, co ten zawodnik robi, bo nie dość, że szeroki champion pool, no to naprawdę, naprawdę świetny, szerokiej publice znany z pewnością, ale zawsze gdzieś tam brakuje mu tego postawienia kropki na D, zdobycia jakiegoś ważnego tytułu. Tak, dokładnie, brakuje troszkę szczęścia, zobaczymy, może uda się w UGaming, trzymamy kciuki, trzymamy przede wszystkim kciuki za emocje, Ikar, bo bardzo fajny sezon, chyba się ze mną zgodzisz, miejmy nadzieję, że playoffy będą co najmniej równie udane. Ale odłóżmy to w bok i powiedz mi, draft omawiało studio, powiedz mi, na kogo byś tytuł wskazał w meczu? No właśnie, tam widziałem, że są niektórzy fanatycy Glitchstormu. Ja raczej kierowałbym się mimo wszystko w kierunku Mindset GG. To oni skradli moje serce draftem. Bardzo mocno ograniczona Kai'Sa, Graves i Aatrox.
Nawet Nautilus bym powiedział, bo jednak ten hook jest połączony z dashem, więc nie będziesz w stanie zadać autoataku, aby od razu zrutować rywala, nie będziesz w stanie wykonać tego podstawowego combo na Nautilusie, więc ta Poppy jest naprawdę złotym wyborem. Mhm, dokładnie, dokładnie. Tutaj Poppy i Alistar moim zdaniem bardzo fajnie wpasowują się w kompozycję. No, ale odnośnie draftów, to może tyle. Studio wydaje mi się, że mówiło wszystko, co powinno. Natomiast mamy piątą minutę, szóstą tak już właściwie. Do tej pory nie zgarnięty żaden Drake. Póki co bardzo spokojnie na liniach, bym powiedział. Tylko 1000 zł przewagi, tak na dobrą sprawę. Tylko albo aż tak na dobrą sprawę, bo mamy 1-0 cały czas dla Glitchstormu. No i jak myślisz, Ikar? Czy będziemy widzieć tu jakieś większe emocje w ciągu najbliższych chwil? Jakieś wczesne walki drużynowe wokół Drake'a? Czy raczej na spokojnie chłopaki tą pierwszą mapę będą starali się dowieść? No, raczej tego byśmy się spodziewali po pierwszej mapie, że możemy spodziewać się szalonych zagrań. Jednak nie tym razem, na początku coś faktycznie zobaczyliśmy, wejście spóźniony, właściwie invade na początku, ale no póki co gra nam się faktycznie troszeczkę uspokoiła, ale z chęcią bym zobaczył więcej dymów i tych dymów możemy prawdopodobnie dostrzec już za chwilę, bo grupuje się drużyna niebieska w okolicy Smoka, a może bardziej w okolicy Kraba, aby taki Indret zgarnęła staka, ale jest już tam Nautilus, może również Maxwell zamykać od bota i będą wypchnięci prawdopodobnie zawodnicy mindset. Tak, w tym momencie chłopaki z Mindsetu cofają, widzimy zagrany teleport przez minę Maćka. No i już jest pingowany w tym momencie Alistar przez drużynę czerwoną i to będzie najprawdopodobniej zagarnięty pierwszy smok Infernal, także bardzo, bardzo ważny Drake, szczególnie w tych wczesnych fazach gry, szczególnie jeśli w swojej kompozycji masz postacie jak Graves i Zoe i Kai'Sa. Atrox też naprawdę dużo będzie korzystał z tego smoka, powiem ci, że... Wiesz, jakim ja jestem dobrym Atroxem. Świetnym, po prostu perfekcyjnym. I jeśli Atroxem wykręcasz coś w okolicy 400 AD, no to ten smok naprawdę dużo ci daje. Tak, tutaj Gore Drinker co prawda po nerfach i z tego co widzę, to chyba Atrox zda się na inny pierwszy item, bo widzimy w tym momencie zagrane Lethality, Serrated Dirk także, ale Eclipse, dobra wymiana. Właśnie jestem bardzo ciekaw, ale wrócę do tego. Aros chyba się podpalił, ale wydaje mi się, że nieco za bardzo. Nie trafił tego drugiego Darkin Blade'a. Niestety to na pewno oddzieliło go jeszcze bardziej od możliwości jakiegokolwiek tutaj zabójstwa. I jednak mimo wszystko czuję respekt do Determinationa. Wie, że nie ma już dostępnego Ultimate'a. Ten lifesteal nie taki wielki, jakby mógł być. No i trochę wydaje mi się, że spalony Ultimate od razu. Tak, bardzo duża agresja. Pytanie, czy nie będzie to skutkowało próbą podejścia pod Heralda, ale zobaczymy, bo w tym momencie mamy dymy przy Blue Buffie drużyny niebieskiej i zobaczymy, jak to się ułoży. Oj, Mikfil już szarmowany i to są duże tarapaty, on bardzo głęboko, ale dochodzi tutaj Zoe. Mikfil już nie żyje, to jest walka 2-3, już właściwie na tylko 2. I Aras na resztkach zdrowia żyje, Hosin w tarapatach, Zoe flashuje bardzo głęboko. Hadotę będzie próbował wyeliminować jego rywala, ale Minemaciek nie ma szans na Arasa, który prawie ma swoje zabójstwo, ale te już zapewnione, bo Minemaciek przy ścianie, przyparty do muru i kolejne zabójstwo dla drużyny Glitchstorm. 4-1. Perfekcyjne wykonanie tej akcji przez nich. Bardzo, bardzo dobra wymiana. Szczerze mówiąc, myślałem, że dużo wcześniej zostanie Aras położony, tym bardziej, że Iker przed chwilą wspomniałeś, że nie ma ultimate'a na swoim koncie, jednak udało mu się wyleczyć, udało zrobić bardzo, bardzo dużo obrażeń i coś, co wyglądało naprawdę na tragiczną sytuację początkowo dla Glitchstormu, no wydaje mi się, że nie mogło obrócić się lepiej. 4-1, 2000 zł przewagi, podebrany buff, 2-0 Zoe, 2-0 Atrox, no gra naprawdę póki co pod ich dyktando. No i ta Eclipse nabiera coraz więcej sensu. Faktycznie, kiedy jesteś do przodu, to Eclipse ma jakiś sens, nie jestem wielkim fanem, chociaż nie wiem, jak to się sprawdza po tych nerfach faktycznie Gore Drinkera. Może wejdzie gdzieś głębiej do mety, ale na razie jungler drużyny niebieskiej wchodzi na bota i zmuszony insekt do fleszowania, ale to mogło nawet nie poskutkować tym, że przeżyje, ale jednak jego strzelec zasłonił własną piersią. Maxiwarrior, widać, że prawdziwi bracia na tej dolnej lei. Dokładnie, niewiele brakowało, żeby wyłapać tutaj insekta. Flash w porę, no i póki co rozeszło się po kościach, zagrana kurtyna, nie wystarczyło niestety obrażeń, widzieliśmy Maziego w okolicy. Pojawił się również na horyzoncie Mikfil, także raczej nie było mowy tutaj o dajwowaniu. No i póki co Ikar, znowu mamy uspokojenie i prawdopodobnie będziemy czekali na kolejnego Drake'a, ale może zaraz, bo widzimy zagrany ultimate ze strony Insekta i czy upadnie na bocie ktoś chyba troszeczkę na wyrost zagrany ten ultimate przed Nautilusa? Co znaczy na wyrost, nie na wyrost? Minamaciek nie spanikował, to było dosyć kluczowe, cały czas starał się zasłaniać swojego strzelca i Insekt nie mógł zarzucić dobrej kotwicy, jeśli nawet by rzucił w Minamaćka, bo ten zasłaniał własną piersią swojego strzelca, no to zaraz byłby wypchnięty z headbata i nie miałby zupełnie nic do roboty, więc ładne, trzeźwe zachowanie, zachowana zimna krew.
Tak, tutaj bardzo dobra wymiana, bardzo dobre zachowanie ze strony miny Maćka, również chciałbym go pochwalić. No i 2 minuty do Drake'a. Byłem ciekaw, nie spojrzałem na timer, myślałem, że troszeczkę wcześniej będzie ten Drake, skoro aż taka agresja ze strony Glitchstormu na dolnej alei. No ale nie, czekamy 1,5 minuty na kolejnego Drake'a. Ale tutaj wyłapany Insekt, zagrany Root, chyba nie ma flesza, także jestem ciekaw, czy zdąży odfleszować, choć teraz jeszcze widzimy, kamerka nam się na topa przestawiła, ucieka w tym momencie Insekt na spokojnie, na górze również bardzo agresywna wymiana, Determination po raz kolejny bardzo, bardzo mocno obity przez Aralsa. No problem jest taki, że jako Poppy nie masz najwięcej tego sustainu w przeciwieństwie do Aatroxa, który cały czas się po prostu leczy. No i to jest przeokropne. On może nawet zgarnąć tower hity, a zobacz, że cały czas jest po prostu na linii samej do przodu. I dzięki tak mocnemu priorytetowi, że ta fala jest tak głęboko dopchana, bez większych problemów i bez większego ryzyka, co najważniejsze, Mikfil może po prostu podjąć Heralda, bo na midzie widzimy bardzo podobną sytuację. Dokładnie. Póki co priorytet na górnej, na środkowej, ale i po stronie Glitchstormu zagarnięty w tym momencie bez większych problemów. Herald, pytanie, jak chłopaki go wykorzystają, ale jest na to potencjał, tym bardziej, że za chwilkę pojawia się Drake. 30 sekund, nieco, trochę ponad 30 sekund na timerze. No i na pewno będą chcieli zagarnąć drugiego Drake'a na swoje konto. No zdecydowanie. Jakimś smokiem byś z pewnością nie pogardził, szczególnie, że to przy tak agresywnej grze Gearstormu na pewno przydałoby się to właśnie dla mindsetu zgarnąć smoka, żeby to opóźnić nieco po prostu duszę. Bo jeśli Gearstorm naprawdę mocno się rozpędzi, a z tego co widzimy, to mają właśnie taki plan, no to mindset po prostu może przegrać późniejsze fazy gry przez brak smoków i duszę dla rywala, ale teraz Arals zmuszony do ultimate'a, bo Determination naprawdę zdeterminowany, aby zabić swojego rywala. Tak, mnóstwo obrażeń od Poppy. Jestem ciekaw, czy nie dojdzie tu do solo zabójstwa, bo Aatrox jest... A, nietrafiona Erka. Myślę, że gdyby trafił w tym momencie Determination Erkę, mielibyśmy 1-1 Poppy. Jestem naprawdę zaskoczony, ile obrażeń był w stanie zrobić. Aralsowi. No ale zabrakło, żeby położyć przeciwnika. A w międzyczasie Glitchstorm zgrupowany wokół Dragon Pita. No i mamy zagarniętego drugiego Drake'a na ich konto. No bez większych problemów mogli to zrobić. Oj, jaka bomba Faustina! Aj, było blisko i to jest to, na co czekałem. Nie jesteś mobilną postacią, jesteś bardzo miękką postacią. No i raz za razem takie właśnie wypchnięcia z linii, a nawet praktycznie one-shoty od Hadotę. To jest to, czego z pewnością byśmy chcieli dostrzegać raz za razem. I zagrany w końcu ten Herald na środkową aleję. Faktycznie wypchnięty midlaner, więc to jest jak najbardziej trzeźwe, mądre zagranie. I będzie prawdopodobnie zagarnięty first turret na konto Hadotę oraz Mikwila. Tutaj widzimy jeszcze bardzo agresywne wejście przez minę Maćka w Kajsa i chyba przypłaci to życiem niestety. Mnóstwo obrażeń od Tureta, do tego jeszcze Max Warrior cały czas autoatakuje przeciwnika. Pojawia się również Zoe na horyzoncie, czy zostanie wyłapany przy tym wszystkim jeszcze Lular, ale chyba troszeczkę zabraknie, a jednak mamy zagrane ultimate ze strony Nautilusa i to martwy w tym momencie. Lular 3-0 Zoe, Hadotę czapki z głów, póki co naprawdę świetne spotkanie. No Insekt rotował faktycznie w okolicy mida, więc to było jak najbardziej dobra decyzja, żeby wejść Max Warrior, on pozostawiony sam. Tylko nie udało się go zupełnie zdejwować, gdzieś Lular był zupełnie za daleko. Świetnie wydodżował za pomocą Killer Instinct Max Warrior również headbata od Alistara i całą jego kombinację, więc niestety ograł rywali po prostu mechanicznie, czego byśmy się nie spodziewali. Po tym szczególnie, że Lular jest w końcu w przeciwnej drużynie, więc że Max Warrior może nawet okaże się lepszy od Lulera, kto wie. Tak, no tutaj na pewno flash pomógł, jeśli się nie mylę, Max Warrior po prostu odflashował od headbata. No i resztę już widzieliśmy, bardzo, bardzo dużo hitów dostał minę Maciek na Alistarze. No ale mniejsza o to, mamy 6-1, a 6000 złota przewagi w 14 minucie. No, nie chcę powiedzieć, że jest to stomp, Ikar, ale chyba przyznasz, że wygląda to naprawdę nieciekawie i póki co dość jednostronna gierka. No zdecydowanie i zobaczymy, jak to rozwiną zawodnicy Glitchstormu. Mimo, że mają dosyć mocny late game, zapewniony przez Grace'a, zapewniony przez Kai'Sa, no i Zoe gdzieś tam wyłapania też ma dostępne, ale jednak słabnie, wydaje mi się, w tej najpóźniejszej fazie gry, w midgame odnajduje się naprawdę wspaniale, no to jednak mamy Seraphim, która nie wiem, jak się sprawuje, ale słyszałem o niej naprawdę legendy wręcz, bym to nazwał, bo o jej late game'ie to i jeszcze więcej, naprawdę potężna, przepotężna. Przy siege'owaniu nie jesteś w stanie zupełnie zrobić nic na nią. Tak, tutaj kompozycja w late game, nie chcę powiedzieć tego na wyrost, ale wydaje mi się, że należy late game dla mindsetu jednak z Kindred i z Seraphine. No i przede wszystkim, patrząc na te
piki. Wydaje mi się, że jednak frontline po stronie mindsetu wygląda zdecydowanie lepiej. Early nie użyło się po ich myśli, ale wydaje mi się, że tej kompozycji nie powinniśmy jeszcze skazywać na pożarcie. I sądzę, a właściwie chciałbym bardzo, żeby było więcej emocji, żeby mindset jeszcze wrócił do gierki i pokazał, na co stać. Jak najbardziej, z chęcią byśmy to zobaczyli, ale pamiętajcie, to dopiero pierwsza mapa. To, że oni przegrają pierwszą mapę, to tak naprawdę nic więcej nie znaczy. Musieliby przegrać jeszcze kolejne dwie, dopiero wtedy byliby wyeliminowani z tego dzisiejszego spotkania, ale tego byśmy się nie spodziewali. Zresztą tego, co się spodziewaliśmy, możecie zobaczyć na naszych Twitterach, na które serdecznie zapraszamy. Dokładnie, dokładnie. Mamy predikta. No nie ukrywam, tutaj z Ikarem wczoraj siedliśmy późnym wieczorem, obstawiliśmy na mindset, szczególnie jeszcze jak się dowiedzieliśmy, że jest Lular. No, ale póki co Glitchstorm bardzo pozytywnie zaskakuje. I no, jestem naprawdę zaskoczony tym, jak dużą przewagę są zrobili w tym meczu w tak krótkim czasie. A jestem też trochę zaskoczony tym, że bardzo mało uwagi poświęconej Max Warriorowi. On grał nawet czasami sam na dwóch, kiedy widzieliśmy, że Insect gdzieś tam rotuje w okolicy środkowej alei. Jednak bot pozostawiony sam sobie i brawo dla Glitchstormu, że nie poddali się takiej bestii, jakiej jest Luler. To też na pewno chapeau dla nich. No, ja osobiście myślę, że nie miałbym większych szans, tak jak i większych szans nie ma w momencie Hocin, aby to przeżyć. To prawda, czy Killer Instinct zagany, ale to był zupełny overkill i będzie zagarnięty tier pierwszy wieża na górnej alei. Dokładnie, tutaj myślę, że niepotrzebna Erika oczywiście od Max Warriora chciał zabezpieczyć, jednak Red dobił przeciwnika. No, troszkę na wyrost można powiedzieć, ale z drugiej strony czego się nie robi Ikar, żeby zgarnąć tier 1, trzecią tier 1 tym razem na górnej alei. Także mapa stoi otworem w tym momencie przed chłopakami z Glitchstormu. Gdyby Maz przyjął tą bombę, to byłby naprawdę spory tarapatach, ale jak nie jest spokój zagrany przez niego, tylko że to chyba dużo nie da. Jednak Flash zagrany, a Rals odpychany przez Determination, ale on pozostawiony teraz sam na dwóch, a pędzał już rywale. Naprawdę może być w sporych tarapatach Determination. Jeszcze Mikwil świetnie przeskakuje przez ścianę. Jest teleportacja od Hocina również i Mikwil bardzo głęboko, ale prawdopodobnie wykluczy Maz jego bez większych problemów. Ten autoatak dowieziony do końca. Hocin teraz Maz prawdopodobnie odda swoje życie, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bo Mazi cały czas żyje, ale za to Determination upadł i w końcu wykluczonym w tym momencie Mikwil, ale Hocin na resztkach zdrowia musi uciekać. Zupełnie gdzieś brakowało mi tutaj Max Warriora, jednak on na końcu znalazł się, ale niestety rywale już pod wieżą. Tak, troszeczkę za późno zrotował, mamy w tym momencie położonych junglerów i jestem ciekaw, czy Glitchstorm będzie podchodził pod Drake'a. Widzę, że jest pingowany Drake, także mimo tego, że nie ma junglera, mimo tego, że w tym momencie Mikwil widzi szary ekran, zdecydują się na podejście Drake'a. Choć no nie jest chyba to aż tak duże zaskoczenie, skoro dwóch przeciwników wyeliminowanych, Serafin na resztkach zdrowia, trzeci Drake na konto, Glitchstormu, 8000 zł przewagi. No, chłopaki, wygląda to naprawdę nieźle. I to nie jest byle jaki Soul Mystic, to jest Soul Oceaniczny, więc to są naprawdę duże terapaty dla mindsetu. Kiedy masz Ocean Soula, no to myślę, że Aatrox będzie niezabijalny po prostu. On będzie się leczył jeszcze więcej i te liczby mogą być naprawdę gargantuiczne. To będą naprawdę spore problemy dla mindsetu. Jeśli oddadzą tego kolejnego smoka, nawet jeśli nie, no to już mają nałożoną na siebie naprawdę dużą presję i prawdopodobnie Glitchstorm będzie podchodziło w okolicy Heralda. Tak, tym bardziej, że zobacz, w tym momencie Hadotę, cały Ludens, cały Horizon Focus, no mnóstwo, naprawdę mnóstwo wyobrażeń. Zresztą widzieliśmy, co zrobił w tym teamfightzie, wykluczył tak na dobrą sprawę dwóch przeciwników w mgnieniu oka. Także póki co Hadotę, bardzo, bardzo dobre spotkanie. Nie chcę chwalić za wcześnie, to tak zwana klonfa Castera, co się w U-Gaming zdarza bardzo, bardzo często. Oj, tak, tak, niestety tak. No, ale naprawdę Hadotę, póki co świetna forma w tym spotkaniu. No i wydaje mi się, że przez to gdzieś Max Warrior, którego możemy chyba nazwać nieco celebrytą naszej ligi i na pewno Glitchstormu, troszeczkę słamszony w tym spotkaniu. No tak, przecież nazwany nawet legendą Semi Pro, chociaż to nie jest w ogóle pozytywne określenie, niestety, ale nazwany tak przez pana Dave'a, więc można to wspomnieć z pewnością. Ale teraz próba wyłapania Ralsa, tylko że zupełnie się nie powiodła, a Glitchstorm podejmuje chyba Barona. Mhm, tak, właśnie widzę pingi, aż trzech zawodników wokół Baron Pita, Baron Pitu, Zoe również się udaje w stronę Nashora. Arals z teleportem, ale pingowane, zagrana jest kurtyna, w tym momencie muszą wycofać chłopaki z Glitchstormu. Bardzo dobry call moim zdaniem, tym bardziej, że mogą sobie pozwolić na takie kole z taką przewagą, do tego jeszcze z Heraldem.
bardzo odważny, bardzo fajny call i myślę, że to jest to, czego potrzebujemy w tym spotkaniu. No i złapany teraz minę Maciek i z pewnością w tarapatach, ale będzie brakowało nieco obrażeń, aby zabić go w mgnieniu oka. On nie ma dostępnego flesza, więc nie będzie mógł z tego uciec. Dopali się ta kryjówka z pewnością. Jeszcze Max Warrior z fleszem. Jak on biedny overkilluje i nie zgarnia zabójstwa za każdym razem, to jest aż przykre. 10-2 i to będzie chyba podejście pod Nashora. Widzimy Hadotę w tym momencie jeszcze mnóstwo obrażeń wrzuci w popi. No jeśli twój tank, jeśli twój front lane dostaje 3/4 HP prawie z dwóch speli, to coś jest nie tak. No i jeśli chodzi o coś nie tak, Ikar, nie jestem ekspertem, jestem jakimś tam śmiesznym hardstackiem ze środkowej LA, ale powiedz mi, czy Kraken Slayer na Kindred i do tego najprawdopodobniej Sunfire na Listarze są dobrymi itemami, dobrymi wyborami, bo nie wydaje mi się. No, nie wydaje mi się również. Powiedziałbym, że nie. Szczególnie z tym Sunfire'em, który zupełnie mi się nie podobał minę Maćka, ale może jest to jakaś tajna koreańska taktyka po prostu, której nie znamy. Też jestem hardstackiem. Na aramy. Jak najmało, na aramy. Ojej, aramy to jest świetny tryb, ale nie o tym. Jest pierwsza mapa, Glistom. Można powiedzieć, że stąpują. Aby postawić kropkę na D, albo muszę zgarnąć Barona, albo Heralda, albo Tola. Tak, tutaj wydaje mi się, że w tym momencie cała mapa stoi przed ich otworem, przed nimi otworem. Tier 2 zagarnięta bardzo wcześnie na środkowej alei. 9000 złota przewagi. Bardzo, bardzo duży power spike w tym momencie na Zoe. Również dwa przedmioty złożone przez Max Warriora. Jeśli się nie mylę, w tym momencie Graves również powinien zaraz skończyć drugi przedmiot. Także dokładnie trafiłem. Mamy kolektora zagranego przez Gravesa. No i w tym momencie bardzo, bardzo dużo obrażeń i mindset w dużych tarapatach. A generalnie jeszcze wracając do tego buildu, szczególnie na Kindred, to dziwi mnie brak bardzo mocno Galeforce'a, bo on wydaje się właściwie jednym z silniejszych mitycznych przedmiotów aktualnie, szczególnie po tych nerfach na wielu przedmiotach. No to jego bazowe obrażenia w postaci chyba 125 punktów plus skalowanie od AD są naprawdę dziwne, no, patrząc na przedmioty chociażby dla Assassin'a. Dokładnie, Galeforce'a praktycznie na wszystko, co AD się teraz składa, także dziwi wybór, tym bardziej, że aż tak tamki kompozycji nie ma drużyna czerwona, żeby składać Kraken Slayera. No ale trudno, może chłopaki znają się lepiej, może mają trochę inny pomysł na tą gierkę, nie mi oceniać. Póki co na mapie, jeśli byśmy z tego rozliczali, no to nie działa, 9000 złota przewagi i za 20 sekund Ikar pojawi się Soul. A ty zupełnie nie masz jako mindset GG, jak do niego podejść, bo raz za razem bańka od Zoe, teraz wykluczony jeszcze prawie Alistar i spalony ultimate od Kindred, tak mocno kluczowy w większych teamfightach potrafi być, a teraz już bez niego. Mindset GG, oni nawet nie będą próbować podchodzić pod walkę o tego smoka, oni udają się w okolice Barona, może chcą tylko nałożyć presję, bo nie wydaje mi się, żeby ten spłynął aż tak szybko, aby Glistorm nie było w stanie zrotować. Tak, też mi się tak wydaje, tym bardziej, że już upadł Drake. Chciałem powiedzieć, że zaraz będzie upadał, ale w trakcie jak zacząłem mówić, tak szybko spłynął, że już upadł. Mamy Soul Pointa, mamy Soula, przepraszam, zagarniętego przez Glitchstorm. Widzimy pingowany w tym momencie Nashor. No i jestem ciekaw, czy Glitchstorm po prostu wejdzie Nashora, skończy gierkę, czy jednak będą bardzo, bardzo spokojnie czekać na kolejny błąd przeciwnika i zakończyć trochę dłużej i w gorszym stylu to spotkanie. No oni gdzieś podchodzą w okolice Barona, we czterech zestakowali się właściwie w niebieskiej części lasu przeciwnika, więc jak najbardziej można powiedzieć, że chcą go mocno zgarnąć, jednak mindset nie pozostaje dłużny, determination odesłany, cały czas aby stać na Aralsa, obydwaj top lanerzy mają dostępną teleportację, tylko że Aralsa wcale tak łatwo nie będzie włapać i nawet jeśli Mazi kieruje się w jego stronę, no to już zagarniany przez Glistorm jest Baron i nie mają co na to poradzić zawodnicy drużyny niebieskiej. Tak, dokładnie tak, mamy nasz buffa w tym momencie, 10000 sztuk złota przewagi. No i cóż, Ikar, chyba w tym momencie Glistorm może się pokusić o zakończenie spotkania, tym bardziej, że no totalny stomp, to co mówimy od samego początku, same statystyki mówią za siebie, niby w killach nie jest dużo, bo jest tylko 10-2, ale 10000 sztuk złota, to jest naprawdę ogromna przewaga w tak wczesnej minucie. Wszystkie postacie, które potrzebowały przedmiotów, mają te przedmioty, mają power spike'a. No i przede wszystkim wydaje mi się, że gdzieś tutaj nie chcę wskazywać może, że to jest wina Maziego, ale troszeczkę Mazi chyba zagubił się w tym spotkaniu. No danie First Blooda dla Zoe wraz z Blue Buffem nie było na pewno niczym przyjemnym dla Hosina i to wpędziło go w dosyć mocne tarapaty. To Zoe też jest właściwie, zauważmy, że najmocniejszym zawodnikiem,
jeżeli chodzi o stricte statystyki oczywiście, w drużynie Glitchstormu. Więc tak czysto teoretycznie to bardzo wina mocno padałaby tutaj właśnie na Maziego. Jednak prawdopodobnie była to decyzja drużynowa, aby ten wchodził na czerwone wzmocnienie przeciwnika. Nic raczej nie dzieje się tutaj, samemu nie podejmuje się takich decyzji, więc nie możemy obwiniać zdecydowanie jednego tylko i wyłącznie zawodnika. Dokładnie, dokładnie. Gdzieś ten plan nie zadziałał, no ale trudno. Widzimy tego skutki, tak na dobrą sprawę, przez całe spotkanie. 5-0, 2 Hadotę. Obstawiałbym, że zada najwięcej obrażeń, ale no to musimy poczekać do końca spotkania. Zagarnięta w międzyczasie tier 2 na górnej alei, 5-0 w turetach. No i Determination stara się powoli odpuszowywać tą falę wzmocnioną przez Aralsa, wzmocnioną przez Nashorbufa. Troszeczkę nieskutecznie, bo tier 2 na dolnej alei również zacznie przyjmować obrażenia i w międzyczasie na środkowej upada Inhibit Tower. Pytanie, czy to będzie również Inhibitor. No i Determination w końcu oddelegowany z tej dolnej alei, gdzieś pomóc swojej drużynie, ale cały czas owijany. On nawet nie jest w stanie zupełnie podejść, aby mieć zasięg na swoją szarżę w rywala i nie ma zupełnie nic tutaj do roboty. Mikfil działa presją i Glitchstorm świetnie każdą linię puszuje. Bez większych problemów nie stawia nawet Mindset GG żadnego oporu, chociaż teraz teleportacja na plecy i faktycznie Glitchstorm może być w tarapatach, bo oni tutaj tylko we trójkę i łapany Hadotę, on będzie z pewnością martwy, ale zgarniają za to drugi inhibitor zawodnicy Glitchstormu, tylko muszą to robić jak najszybciej, bo już pędzą do nich zawodnicy Mindsetu. No, wydaje mi się, że nie dogonią tutaj przeciwników, aczkolwiek zobaczymy, bo w międzyczasie Luler zostanie wyselowany, niewiele brakowało, żeby Max Warrior położył przeciwnika z dolnej alei. Lulu! Poszedłby Lulu Luler w tym przypadku. Tak, zdecydowanie tak, jest to żart, którego potrzebowaliśmy Iker w dzisiejszym widowisku. Dzięki, będę to cały wieczór. Ale no cóż, wracając do tego, co się dzieje na mapie. 12 tysięcy sztuk złota przewagi, 3 inhibitory, za 2 minuty Elder. Ale pytanie, Iker, pytanie, czy chłopaki z Glitchstormu tak na dobrą sprawę potrzebują tego wzmocnienia? Bo wydaje mi się, że to co powiedziałeś parę minut temu, że Mindset po prostu nawet nie może podejść do przeciwników. No próbowali gdzieś tutaj w piątkę się zgrupować, włapać trzech rywali, oni odcięci zupełnie od swojej drużyny. Mikfil wraz z Ralcem na dolnej alei zagarniali inhibitor, próbowali zgarnąć z tego jak najwięcej mogą. No i upadł tylko jeden Hadotę. Okej, to prawdopodobnie było 1000 złota shutdownu, chociaż z tego co widzę to nawet i nie. A to nie jest dobra cena, jeżeli chodzi o 2, a później nawet i 3 inhibitory za jednego kilka. Disgusting. Zdecydowanie. Fajnie, 550 złota wpadło dodatkowo na konto Lulera, oprócz tego podstawowego za zbójstwo. No ale oddanie za to wszystko, to co wspominałeś, aż 3 inhibitorów, no wydaje mi się to dość słabym trade'em. Oczywiście Jin musi skalować, potrzebuje jak najwięcej złota, no ale nie sądzę. Ale czy on sobie poradzi z tymi minionami? Czy Mindset sobie po prostu z nimi poradzi? Bo zobacz, że teraz 3 fale pędzą już do ich bazy. Na środku zupełnie nie mają podjazdu nawet pod te fale, a od góry praktycznie 2 będą zestakowane, więc to będzie naprawdę duży, duży problem dla Mindsetu. Wchodzą już powoli do bazy właśnie zawodnicy Glitchstormu, chociaż teraz Max Warrior wyłapany, ale prawdopodobnie będzie martwy. Świetny przeszedł minimaczka, jednak do tyłu będzie Max Warrior, ale już wysadzony przez Lulera. A raz na plecach rywali, jednak Determination wydaje się dużo bardziej twardy od niego, ale Aras ma te obrażenia, których potrzebował Glitchstorm i wysadzeni raz za razem zawodnicy Mindsetu. Determination jeszcze przy życiu, ale już martwy, wysadzony i Hosim wraz z Lulerem ratują się tylko i wyłącznie w bazie i mają to zawodnicy Glitchstorm. Od początku do końca dowieźli swój plan, dowieźli przewagę i ze snowballowali Mindset GG. 13-4, no świetny wynik, bardzo ciekawe widowisko, świetny teamfight na sam konie Ikar. No i chyba zgodzi się ze mną, że całkowicie zasłużone pierwsze zwycięstwo przez Glitchstorm. Zdecydowanie, nie będę się kłócił i ty chyba nie będziesz się ze mną kłócił co do wyboru MVP. Hadotę. Dokładnie. Myślałem, że się zgramy, zabrakło pół sekundy. Jeszcze spojrzałem na obrażenia, to co chciałem. Hadotę, 14 tysięcy obrażeń w przeciwników, drugi Aatrox 12 tysięcy, także Arals również mnóstwo obrażeń. Jednak ten Eclipse działa. No i cóż, w takim razie Ikar, nie wiem, czy masz coś więcej do dodania. Nie, to zdecydowanie jedyne dodanie mam to, że widzimy się w drugim spotkaniu, gdzie Mindset musi trochę zacząć się szykować, bo 2-0 dla Glitchstormu byłoby bardzo złym statementem dla nich na początek.
Dokładnie, dokładnie tak, także czekamy niecierpliwie na drugą mapę. Przypominamy, 1-0 w tym momencie Glitchstorm. Zasłużone, bardzo pewne zwycięstwo w pierwszym